Cześć, nazywam się Dawid Herman i omówię zadanie zakupy. W zadaniu zakupy, abstrahując od treści zadania, w której kobiety wykonywały zakupy, dostawaliśmy po prostu jakiś posortowany ciąg liczb oraz liczbę x. Należało wyznaczyć numer takiego elementu w tym ciągu, który jest maksymalny, a jednocześnie wciąż mniejszy bądź równy x. Możemy się do tego zabrać przy pomocy wyszukiwania binarnego. To znaczy, zakładamy sobie, że nasz wynik znajduje się gdzieś w tym przedziale. No oczywiście tak właśnie jest. I ustawiamy wskaźnik na początek przedziału i na koniec przedziału. I będziemy teraz chcieli zmniejszać ten przedział, aż jego wielkość osiągnie 1. Wówczas ta liczba, która znajduje się w tym przedziale, no, jest po prostu rozwiązaniem. Jak będziemy zmniejszać ten przedział? Zastanowimy się, co się dzieje ze środkiem tego przedziału. To znaczy, wyliczymy sobie, gdzie jest środek. No tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 elementów, w związku z czym środkowy jest tutaj. No i popatrzymy sobie, jaka jest relacja środkowego elementu szóstki do szukanej przez nas dziesiątki. Widzimy, że szóstka jest mniejsza. To znaczy, że nasza szukana liczba na pewno nie będzie się znajdowała w elementach mniejszych, pośród elementów na lewo od szóstki, ponieważ są one na pewno mniejsze. Ciąg jest posortowany. W związku z czym będziemy mogli przenieść wskaźnik stąd o tutaj i będziemy zajmowali się tylko takim przedziałem. Teraz robimy dokładnie to samo. Zastanawiamy się, co się dzieje ze środkowym elementem. No, ponieważ nie mamy tutaj dokładnie środkowego elementu, to bierzemy dziewiątkę, która jest po prostu lekko na lewo od środka, ale dalej jest jakoś tak na środku. No i zastanówmy się, jaka jest jej relacja z dziesiątką ponownie. No, ponieważ dziewiątka jest mniejsza od dziesiątki, to na pewno elementy w naszym rozważanym przedziale, które są jeszcze dalej na lewo niż ta dziewiątka, nie będą naszym wynikiem. Dlatego tutaj kończymy nasz przedział. No i teraz zajmujemy się trzyelementowym przedziałem. Sprawdzamy, co się dzieje z jedenastką. Jedenastka jest większa od dziesiątki, w związku z czym widzimy, że ani jedenastka, ani żadne elementy na prawo od jedenastki nie będą spełniały naszego warunku. I dlatego nasz przedział będzie się kończył od teraz tutaj. Przedział jest jednoelementowy, no i to jest właśnie rozwiązanie. Ta dziewiątka, a jej numer to 5. Należy wypisać 5. Takie rozwiązanie może nie jest najprostsze do zapisania w programie, ale za to jego złożoność czasowa jest znacznie lepsza, ponieważ szukanie elementu, który należy wypisać, zajmuje nam czas logarytmiczny od długości ciągu. Co jest przydatne, ponieważ mieliśmy zrobić taką operację kukrotnie, dlatego ostateczna złożoność to o od q razy logarytm z n. Dziękuję.